Siemaneczko, z tej strony Maciej. 30 października, poniedziałek, koło godziny 15:00. Witam Was na zakończonym, kolejnym, najważniejszym moim zdaniem etapie budowy przyszłego warsztatu. Nagrywam ten materiał, gdyż czekaliście na kolejną relację z budowy. No ja też chciałem się tym, dla mnie, najważniejszym etapem pochwalić. Dla mnie najważniejszy etap, bo najbardziej kosztowny i najbardziej problematyczny. Łatwo tutaj można było zepsuć tą robotę, w cudzysłowie zjebać. Dlatego tym bardziej jestem szczęśliwy i zadowolony, że udało się osiągnąć efekt bardziej niż zadowalający. Dla osób nowych, które są na kanale, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało wcześniej. Żebyście zobaczyli, z jakiego etapu startowałem, jak to wcześniej wyglądało. A w dzisiejszym filmie będę Wam chciał przedstawić koszty, no i wszystkie szczegóły odnośnie wylewki betonowej, posadzki betonowej, gdyż no może też są jacyś tacy amatorzy, laicy, którzy nie robili tego, troszkę boją się tej roboty i chcą zobaczyć, jak to wyglądało z perspektywy takiego typowego człowieka, który nie miał nigdy z taką robotą styczności, ani nigdy nie widział na żywo, tak jak ja, nawet tak to się powinno robić. Przejdźmy sobie, żebyście mogli sobie zobaczyć, porównać, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz. Tu też były pod ścianami te fundamenty, to wszystko było takie zniszczone, także to też udało nam się jakoś to fajnie wykończyć, moim zdaniem. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam luksus, prestiż, że to nie jest nie wiadomo jaki warsztat, że znajdą się osoby, które będą krytykować, cisnąć, wyzywać, że no, że no wiadomo, wygląda to jak wygląda. Ale powiem Wam szczerze, że ja i tak jestem mega naprawdę zadowolony. Jest takie powiedzenie, że z gówna bata nie ukręcisz. A ja się po prostu chwalę, jestem zadowolony, bo z gówna udało nam się zrobić coś. Jestem bardzo z tego dumny, bardzo zadowolony, gdyż będziemy mieli swoje miejsce do napraw. Także pokażę Wam, jakie tutaj budynek ma wymiary, żebyście nie pisali, nie pytali w komentarzu. Zobaczcie, 7,3 metra szerokości i 10,5 metra długości. Także przyznacie, że dosyć tutaj solidnie. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to mamy niespełna 80 metrów kwadratowych, a tutaj sobie obliczyłem, ile będę potrzebował betonu. Przy 15 cm wylewki jest to około 12 kubików, 12 metrów sześciennych betonu. No i jak to się zaczęło, jak to tu wyglądało? Nie mam niestety dla Was zbyt dużo filmów, zbyt dużo materiałów odnośnie dylatacji, poziomowania, jak to wszystko wyglądało, bo po prostu uwierzcie mi, że nie było czasu. Czas był bardzo napięty, aż ciężko mi było momentami wszystko pogodzić, o wszystkim pomyśleć. Mało też nie zaliczyłem pewnych wtop, jak z wypożyczeniem łaty wibracyjnej, czy też nie zagęszczarki, tylko zacieraczki do betonu. Z tego względu, że wylewka trwała bardzo długo, potem wypożyczalnia, z którą współpracuję, zamknięte, musiałem, wiecie, dzwonić tam do szefa, prosić się i zostawić jakiś tam napiwek, żeby wszystko udało się pogodzić, ale udało się i to cieszy najbardziej. Dobra. Konkrety Was interesują, także też się dowiecie w tym materiale, ile to mniej więcej kosztowało, ile na chwilę obecną też wynosi tutaj budowa tego całego projektu. Także zacznijmy od początku. Na pewno pamiętacie, jak to wyglądało wcześniej. Momentami było gdzieś kawałek posadzki, jakieś cegły, gdzie te zwierzęta sobie stały, gdzieś jakieś kamienie, tam było szambo, które musieliśmy zawalić, skuwać to wszystko. No, odgruzowaliśmy sobie cały ten teren. Wybraliśmy do około 20 cm. Wszystko wyjechało stąd. Także zeszliśmy nawet troszkę.
na drewno, żeby to wszystko wypoziomować, żeby sobie zrobić takie prowadnice do ściągania nadmiaru betonu. Było to około co 2 metry. Też tego drewna zamówiłem troszkę jakby za dużo, bo nie wiedziałem, czy ściągać beton w tą stronę, czy może stamtąd. Także drewna było za około 270 albo 370 zł, dajmy na to 400 zł. Także połowę tylko niego wykorzystałem, także zbyt dużo przyjąłem do obliczeń. Jak te drewno przyjechało, to zrobiłem sobie, wypoziomowałem cały teren jakby według lasera. Wieczorem to robiliśmy. Wbijałem po dwa kołki, żeby utrzymywać jakoś te deski. Potem przyszła folia i co? I zaczęliśmy wylewać kolejnego dnia, jakiegoś tam następnego. No i co? Myślałem, że tego betonu zamówię jedną gruszkę i będzie prawie na wszystko. Jedna gruszka 10 metrów miałaby, 10 metrów sześciennych i by brakowało półtora, a to mówię jakąś sobie, człowiek wiadomo, oszczędnie, po żydowsku chciał podejść, resztę sobie człowiek zrobi zwykłą betoniarką. No i tak się okazało, że tego betonu, żeby was nie skłamać, te 10 metrów starczyło jakby do tutaj do połowy. No tu było wszystko wylane i dotąd, także sporo naprawdę jeszcze zostało. Ja zepsułem, ja jakby to zjebałem w swoich obliczeniach, no bo momentami, mimo że mniej więcej niby się zgadzało na oko, to brakowało miejscami, gdzie mogło to być nawet 2-3 cm, 3 cm na takiej powierzchni, no to już naprawdę te grube metry betonu uciekają. No i niestety uciekło tyle, że zostało aż tyle tutaj do zalania. No i co teraz? No i okazuje się, że trzeba było zamówić kolejną betoniarkę, minimum 6 metrów, żeby przykładowo nie tracić za transport. No i kombinacja, co teraz, na ile to starczy, czy nie starczy. Zamówiliśmy te 6 metrów, żeby nie płacić za transport, czyli łącznie było 16. No i przyjechało tyle, że chcieliśmy zrobić dotąd, a potem jeszcze na szybko wybierałem tutaj ziemię i zobaczcie, ile nam się udało tutaj jeszcze wylać, około raz, no niecałe 2 metry jeszcze w podwórko, także finalnie bardzo się cieszę, że tak zrobiliśmy, bo betoniarką wcześniej chciałem tak wylewać, tam też jest około 15-20 cm, także jest jakby za garażem też troszkę utwardzone. No i na to wszystko poszło około 16 metrów betonu. Ile to kosztowało? Zapytacie, 350 zł netto, czy tam brutto, już teraz nie pamiętam. 350 zł netto i żeby wam to powiedzieć, ile to finalnie wyszło, to było około 6800 zł. Zaraz zobaczymy, w kalkulator sobie wpiszę, czy was na pewno nie okłamuję. Także 350 zł razy 16 wychodzi 5600 plus 23% VAT-u równa się 6888. Tyle zapłaciliśmy za beton na to wszystko. No i co? Rach, ciach, ciach. Trzeba było działać. Trzeba było wypożyczyć wibrołatę i zacieraczkę. Zaczęliśmy tutaj, przyjechali nam z tym betonem, żeby was nie skłamać, na godzinę dziewiątą. Było nas trójkę, całe szczęście, że się udało to wszystko tak jakoś pogodzić. Kamil troszkę później dojechał i skończyliśmy zalewać około godziny 15-16 chyba ostatnia gruszka przyjechała. To, także widzicie, że naprawdę bardzo długo się sraliśmy z tą robotą, bardzo długo zeszło. No i właśnie, tak długo zeszło, żeśmy stracili poczucie czasu, że wypożyczalnia ma ograniczony czas pracy. Pracowali chłopaki do 15, no i co teraz? Ja już prawie zawału dostałem, bo skąd tu teraz maszynę wziąć? Ten beton to powinno się tam zacierać po 12-14 godzinach. Mówię, kurze, cała robota będzie o kant dupy rozbić. Udało mi się tam dodzwonić do szefa, ubłagać go. Dogadaliśmy się, zostawiłem jakiś tam napiwek, pomogli mi, bardzo jestem wdzięcznym chłopakom. Łatę wibracyjną wypożyczyliśmy zacieraczkę i naprawdę udało się uzyskać fajną mega strukturę. Zobaczcie,
jest ślizgą, nie ma takiego typowego jakby efektu szkła, nawet nie wiem, pewnie się coś dodaje, żeby taki typowy efekt szkła uzyskać. Nie ma tego, ale jest naprawdę gładko jak na skórze, także w zimę mógłby tutaj łyżwami pojeździć, jakby cienką warstwę wody wylał. No i co? No i tak to wygląda, jak teraz wygląda, taki jest jakby efekt finalny. Wypożyczyliśmy tą zacieraczkę, łatę wibracyjną, to odnośnie tego wibrowania, no to też fajna robota, bo w sumie fajnie ten beton chyba zagęściło, fajnie to było widać, wyrównało to bardzo ładnie. Niektórzy mówią, a po co ci ta łata wibracyjna? Dobra, nieważne. Potem ta zacieraczka. No i tu mamy wszystko elegancko, odnośnie tego zacierania to też. I o 22 chyba pierwszy raz wjechaliśmy, bo północy było za wcześnie, bo mamy jesień, warunki takie jesienne, brzydkie, pogodowe. No i to po prostu tak jakby nieschło, także troszkę się naszarpaliśmy. Tak samo tą zacieraczką, żeby nią sterować trzeba albo podnieść do góry, ona wtedy jedzie w prawo, a jak się ją dociska na dół, to ona jedzie w drugą stronę. Kurde, wiecie, nikt tego nie powiedział, sami żeśmy tego nie doczytali. Potem się dopiero po 5 minutach szczeliliśmy, jak to powinno działać, bo tyle było nerwów. We dwóch ciągaliśmy, ona nam ciągle w jedną stronę uciekała. No powiem wam, że to naprawdę było śmiesznie i nerwowo, wszystko było naraz, także naprawdę bardzo, bardzo takie fajne wspomnienie z tego wszystkiego będzie. Dobra, inaczej ja skończyłem tutaj, już o pierdolach zacząłem gadać. No i żeśmy w nocy zaczęli troszkę wcześniej, potem wstaliśmy z Kamilem o 4, potem wstaliśmy o 7. No i tak zaczęliśmy potem jeździć aż do godziny 15-16, także udało nam się wstrzelić jakoś i jeździliśmy na początku tym talerzem, potem w sumie z tym talerzem chyba za długo jeździliśmy, bo powinniśmy zaczepić łopaty. Bo zobaczcie, tutaj przy tym to już nie mamy tak pozacierane, tu już mamy taką bardziej chropowatą strukturę. No i nie mogliśmy, albo przez to, że tym talerzem nie mogliśmy dojechać, albo przez to, że maszyna była, wiecie, jak to w tych wypożyczalniach, czasem te maszyny już takie rozwalone i tak dalej, wiadomo, nikt o to nie dba, nie szanuje, także tutaj przy tych krawędziach, no nie wiem, tak mi się wydaje, że to mimo wszystko maszyną powinno się dojechać. Mieliśmy taką dużą zacieraczkę, około chyba 1200 średnicy, także tutaj robota naprawdę szła. No i zobaczcie, tutaj właśnie mamy te jakoś, nie wiem, 10-20 cm jakby nie zatarte, tylko mamy taką chropowatą strukturę, ale poza tym wszędzie dookoła mamy to zrobione. Także to jest jakby taki minus, ktoś by mógł się do nas przyczepić, że amatorsko podeszliśmy do tego tematu, albo no, że no zjebaliśmy robotę, ktoś by mógł tak powiedzieć, ale zobaczcie, wszędzie tutaj jest efekt taki, jaki oczekiwaliśmy, czyli efekt bardzo zadowalający. No i co, pojedziemy, pozacieraliśmy i tyle. I kolejne tutaj etapy budowy. Także dzisiaj być może sobie obrobię te okna tutaj dookoła tym klejem do styropianu. No i co, zamówiliśmy kolejne narzędzia, przyjdzie też podnośnik, także to w kolejnych filmikach zobaczycie. Będą nowe lampy LED-owe, też zamówiłem na internecie. Kontakty będą tutaj na słupach. Te słupy jeszcze będę musiał odmalować i dzisiaj się też może za to wezmę. Także powoli do przodu. Też nie pojawiają się filmy na YouTubie, bo to też absorbuje dosyć dużo czasu. A wolę tutaj sobie nadrobić robotę. A i najważniejsze, do zimy tutaj przed mrozami chciałbym zrobić drzwi z płyty obornickiej. Mamy tu około 3,66 na 3 metry i 10 cm do dwutałownika. Także będziemy jechać po płytę obornicką, chyba dosadek zobaczymy. Nie wiem, czy wy macie jakieś lepsze rozwiązanie na te drzwi. Też tutaj się zastanawiam, jak to fajnie zrobić, żeby było fajnie. No zobaczymy. Chyba niczego nie pominąłem. No i co, odnośnie zacieraczki łaty wibracyjnej, no to te wypożyczenie mnie kosztowało około 280 zł, no niecałe 300, także koszty się robią. Jeżeli chcecie osobny taki odcinek odnośnie podliczenia tutaj kosztów tego warsztatu, to napiszcie, bo musiałbym sobie to wszystko gdzieś tam spisać i zrobić wam osobny odcinek, bo bardzo się cieszymy,
dla nas efekt jest bardzo zadowalający. Wiadomo, że znajdą się krytycy, hejterzy, zaraz będą pisać, jak wy to zrobiliście, zepsuliście, co nie zrobiliście, tego nie zrobiliście. Tak to powinno wyglądać albo inaczej. No wiadomo, nikomu nie dogodzicie, ale my się cieszymy, że my jesteśmy bardzo zadowoleni, nam to pasuje. No i bardzo dużo pieniędzy zaoszczędziliśmy, bo co by nie mówić, z przygotowaniem, z tymi foliami, z dylatacją i tak dalej, z tą masą, bo też trzeba będzie uzupełnić tą dylatację. No to dajmy na to, niech nas wyniesie to z dużą górką 10 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o samą posadzkę tutaj, o wykończenie tej posadzki, 10 tysięcy złotych. No to żeby dać wam jakieś tam porównanie, no to firma, która mniej więcej to zobaczyła, co tu trzeba było zrobić od początku, jak to wszystko na początku wyglądało, jak to wszystko wyliczyli, jak przedstawili kosztorys, no to kwota zakręciła się około 30 tysięcy złotych na gotowo, bez ruszenia palcem przez nas. Także nas z wypożyczeniem betony i tak dalej kosztowało to 10 tysięcy, firma chciała 30, także jakieś pieniążki są zaoszczędzone, tak? A i zapytacie o beton. Beton jest typowy posadzkowy, nie zwykły, tylko posadzkowy. C25 i grubość 15 cm, no miejscami nawet tam 17-18, tak to wygląda. Mam nadzieję, że się nic z tym nie będzie działo, że będziemy zadowoleni, że ta nasza praca nie pójdzie na marne, że ten beton nie będzie pękać. Mam głęboko taką nadzieję, że mimo wszystko, że robiliśmy sami, że nie jesteśmy profesjonalistami, no to tutaj się nic nie zawali, nic nie będzie jakoś tam pękać, niszczyć się, tylko jakoś to będzie spełniać swoją rolę. No i tak myślę, czy jakoś też tu nie zabezpieczyć troszkę tej powierzchni jakąś farbą drogową. Niektórzy polecają, niektórzy mówią o jakiejś takiej posadzce żywicznej, czy pior, no po prostu wiecie, o jaką mi tam chodzi. Już nie potrafię tego nawet wypowiedzieć. Są to duże koszty, nie wiem, czy warto na nasze tutaj użytkowanie. Może po prostu kupię tą farbę drogową. Tak samo, jak myślicie, są takie struktury też na ściany. Nie wiem, dotąd, żeby co zrobić, takie wiecie, takie jakby ślizgi są takie powierzchnie na tych ścianach. Nie wiem, czy to też się żywica nazywa, czy nie żywica. Tylko nie wiem, czy na takiej chropowatej, niewykończonej ścianie będzie coś zdawać egzamin. Nie wiem, dobra, ja muszę nad wszystkim pomyśleć. Mówię wam, jesteśmy laikami, także zero pojęcia jakiegoś budowlanego. Także wszystkiego się człowiek uczy, gdzieś tam czyta w internecie i na podstawie jakichś tam wyrywkowych informacji robi swoje działania. To wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki, że obejrzeliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.